coach, European part of the game. Very happy with the win. Especially when we make so many changes. To see the young kids play to the level they do, for the team to have such control against a team who finished third, I think, last year, with mostly the same players, and who won against us in the end of last season. Very happy with Ivo, Orlando, Marek as well, the way they contributed to the win. And Dusan didn't have much to do, but the little that came, he was there to stop it. So I think it was a well-deserved victory. And a chance for some kids to play when we have a few injuries and played extra time on Thursday and have, a game again on Thursday. So happy with the play, happy with the win. And it's been a very, very good day for Legia. Trener powiedział już tradycyjnie, że jest bardzo szczęśliwy dzisiejszego zwycięstwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę ilość zmian, jaka nastąpiła w składzie oraz młodzi zawodnicy, którzy mogli zaprezentować się naprawdę na tak wysokim poziomie przeciwko trzeciej drużynie z ubiegłego sezonu. Potrafili kontrolować tę grę przeciwko drużynie, z którą ostatnio przegraliśmy 1-2. Tutaj trener pochwalił Iwicę Wdoliaka, Orlandosa oraz Marka Saganowskiego za ich wkład w to zwycięstwo. Dusan również spisał się dobrze, chociaż nie miał zbyt wiele pracy, natomiast kiedy już było zagrożenie, to naprawdę spisywał się świetnie i jesteśmy szczęśliwi, że mamy zawodników, kiedy są kontuzje, czy gramy bardzo dużą ilość spotkań, tak jak teraz graliśmy dogrywkę, możemy z nich korzystać. Trener jest zadowolony z gry, ze zwycięstwa i powiedział, że to jest naprawdę bardzo dobry dzień dla Legii. Prosimy o pytania. Maciej Kaliszuk, Przegląd Sportowy. Coach, I would like to ask you about Elio Pinto. First of all, he played as a left back, and what do you think about his performance? And moreover, don't you regret that during the summer transfer window, Legia didn't sign a typical left back because Ronan is all the time injured? We did sign a typical left back. Ronan. Yeah, but he's injured. I know, but... Do you think we planned for him to be injured? How can you regret if you buy a player? What you can't regret is that maybe we should know more about the player before he came. To know double check and triple check and quadruple check to make sure that the players we sign don't get injured after 10 days and don't play. Now he's very, very close. He will train with the team 100%, but it's been a long time when he's been injured. I'm very, very happy to have players who can fill in with Pinto, with Guy Arme. Pinto, he just showed it's not that difficult to play left back. he's football, he's got good football brain, he's got a good left foot. He's clever, he's good positional play tactically, and even though he's not the quickest, you can make up most with the good positional play and reading the game, and Pinto did, and the whole team played a good game, clever game, smart game, to make sure that we could win the match, and that was maybe one of the highlights of the today, was that even though these players has not played together as much, they played a very, very good game together today. They were clever, smart. No, they could see the difference in the different situations and making the right choices. And that was very, very good to see. So I'm happy with Pinto. He's a good footballer. And the competition for places has been very, very big in his normal position, central midfield. You can see that with the players we have in that position. So it's been difficult for him. But for them, him to come on and help the team to win today, I think is fantastic. For Ruben Barczak, he looked like he's played right back his whole life. He looked like he's one of the most experienced players on the pitch.
And that says a lot about his match mentality, because he's not always like that in training. And he's, but that's when you found out about kids as well, who can play and who cannot play. And when he's got the chance, he's had the right mentality, and he's sensible, he trusts himself, and he make good decision on the ball, and he's got good skills. So I thought he was super today. Pytanie dotyczyło Elio Pinto, który zagrał dzisiaj na lewej obronie, i tutaj padło pytanie, czy trener nie żałuje, że podczas poprzedniego okienka transferowego nie zakontraktowaliśmy innego lewego obrońcy. Trener przyznał, że przecież podpisaliśmy kontrakt z Ronanem, nie planowaliśmy jego kontuzji. Może to był nasz błąd, że nie sprawdziliśmy podwójnie, potrójnie czy poczwórnie, żeby sprawdzić, żeby może jakoś przewidzieć to, że po 10 dniach już może dojść do kontuzji. Natomiast w tym momencie Elio jest już naprawdę blisko powrotu do pierwszego zespołu, trenuje stuprocentowo z drużyną. Trener jednak cieszy się, że są zawodnicy, którzy mogą zagrać na tej pozycji. Tutaj trener powiedział oczywiście nie tylko Elio Pinto, ale również Aguilerme. Elio ma dobrą lewą nogę, pokazuje inteligencję na boisku. Nie jest może najszybszy, ale spisał się dobrze, realizując założenia taktyczne. Trener jest zadowolony, że dzisiaj wszyscy zawodnicy pokazali naprawdę dobrą, mądrą grę, pokazali inteligencję na boisku, podejmowali dobre decyzje. I to, co trzeba podkreślić, że pomimo tego, że ci zawodnicy nie grają ze sobą bardzo często, to naprawdę dzisiaj zagrali wszyscy bardzo dobrze. Trener cieszy się z występu Elio Pinto przede wszystkim dlatego, że na jego pozycji, na środkowej pomocy, jest ogromna konkurencja i jest w trudnej sytuacji. Natomiast jeżeli ma szansę, żeby wejść i pomóc drużynie, no to jak widać spisuje się świetnie. I trener jeszcze tutaj pochwalił Roberta Bartczaka, który według niego pokazał dziś na boisku postawę, jakby grał przez cały czas na prawej obronie. Pokazał w ten sposób swoją odpowiednią mentalność. Zawodnik młody, jeśli dostaje szansę, ma odpowiednie umiejętności i pokazuje tą mądrość na boisku, to trener powiedział, że naprawdę to jest świetna sprawa i pochwalił Roberta. Czy są jeszcze jakieś pytania? No questions. Dobranoc.